Wojciech chromy się. Naszym gościem jest Janusz Cichoń, poseł koalicji obywatelskiej, szef Sejmowej Komisji Finansów. Witam Pana. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Panie pośle, najważniejszą sprawą, która pewnie zdominuje najbliższe tygodnie, może nawet i najbliższe miesiące, jest przyszłoroczny budżet. Rząd przyjął na razie projekt ustawy budżetowej, która zakłada m.in. deficyt na poziomie 289 miliardów złotych. Opozycja mówi, że to budżet rekordowy, jeżeli chodzi właśnie o. Deficyt i dług publiczny, a jednocześnie nie idzie za tym realizacja ważnych projektów ani społecznych, ani rozwojowych. Skąd taka różnica w wydatkach i w przychodach? No, szkoda, że opozycja dzisiejsza nie widzi konsekwencji swoich działań, bo tak naprawdę ten wysoki deficyt w dużej mierze jest konsekwencją tego, co robił PiS. A naprawianie państwa to, co my próbujemy w tej chwili zrobić, no jednak trochę kosztuje. I żeby nie być gołosłownym, 75 miliardów z tego deficytu to jest obsługa zadłużenia. To jest obsługa zadłużenia, spłata odsetek od tego, co w dużej mierze, w znakomitej Jedna większości czwarta tego deficytu. W znakomitej większości to, co pożyczył PiS. I trzeba od tego płacić odsetki. To jest obsługa długu. Ale to nie wszystko, bo PiS pożyczał poprzez PFR, poprzez emisję obligacji, także trzeba ponieść koszty tych obligacji PFR-u, środki i trzeba je spłacić. Spłacić je trzeba z budżetu państwa. To jest 30 prawie 5 miliardów złotych w tym roku. Spłata, wykup obligacji i obsługa zadłużenia PFR-u. Ale to nie wszystko, bo do tego dochodzi jeszcze covid Fundusz covidowy, który także trzeba spłacić prawie 30-28,5 miliarda złotych tylko w tym roku, a to w sumie jest już ponad 140 miliardów to jest połowa tego zadłużenia, ale to nie wszystko. PIS przez 8 lat głodził samorządy, ograniczał ich dochody, przejmował ręczne sterowanie tak naprawdę całym państwem. Ograniczał ich dochody, głodząc je praktycznie rzecz biorąc. Zmiany w finansowaniu samorządów zmieniamy, też mają być. Zmieniamy ustawę o finansach jednostek samorządu terytorialnego i próbujemy odwrócić tą tendencję. Taki rachunek krzywd jest znacznie większy. Zmiany, które my proponujemy, to jest trochę ponad 25 miliardów, tyle nas to będzie kosztowało w przyszłym roku. W przyszłym roku w relacji do tego, ile by nas kosztowało, gdybyśmy się trzymali tego, co zrobił PiS. I mówimy to tylko o kolejnych. Tak, to to jest kolejna kwestia następna to jest to, co się działo, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, ciągle za mało pieniędzy, ale co robił PiS? Przenosił pieniądze czy na no, zasadzie pieniądze, przenosił <laughs> zadania finansowane przez budżet państwa, takie na przykład jak ratownictwo medyczne, jak darmowe leki. No były programy, które były finansowane przez budżet państwa, przeniósł te zadania do NFZ. W ten sposób ograniczając możliwości realizacji, realizacji yy, zadań, do których NFZ jest zobowiązany, finansowanie tak naprawdę świadczeń. No dobrze, panie pośle, ale pamiętajcie. Posłowie... Korekta 30 y -y. miliardów więcej w budżecie państwa, 45 miliardów w sumie. Na dofinansowanie ochrony zdrowia. I to nie wszystko. No mamy na przykład konsekwencje związane z przeciąganiem liny, jeśli chodzi o KPO, o Krajowy Plan Odbudowy. Musimy przyspieszyć realizację. Ona w ogóle nie miała miejsca, ale pieniądze europejskie, jak wszyscy wiemy, wymagają też własnego wkładu. Wobec tego no, trzeba tych pieniędzy w budżecie znaleźć więcej. Rekordowe, kwoty na inwestycje w tym budżecie. To skupmy się na moment na tych programach społecznych ma być babciowe, tak, ale 14 emerytura jest pomniejszona. Zaczyna się też dyskusja o zmianach w programie 800 plus, które na pewno nie będą na plus przy tak dużym deficycie. Nie, nie zmieniamy niczego, jeśli chodzi o reguły gry w tym zakresie. Także 800 plus. Póki co będzie realizowane. Ja nie widzę powodu dla, tej, dla zmiany. Mało tego zapowiadaliśmy, że niczego nie będziemy zabierać. Nie zabieramy. Natomiast uruchamiamy całą masę nowych projektów w tej sferze, bardzo istotnych w sferze społecznej. No, przywołane przez pana redaktora. Babciowe. Babciowe na przykład. To, to, to są no, moim zdaniem bardzo istotne kwestie. Mamy też rentę wdowią uruchomioną na przykład w tym roku. Zadanie oczekiwane, czy działanie po stronie państwa oczekiwane od wielu lat, które, które przecież też kosztuje. Utrzymujemy program za życiem. No, cała masa rozwiązań, która jest utrzymywana i dochodzą do tego, do tego nowe. 4 miliardy złotych mają pójść na politykę mieszkaniową, która powoli staje się kością niezgody w koalicji rządzącej. Kredyt 0%, o ile sztandarowy zresztą, jedna z obietnic wyborczych koalicji obywatelskiej, popierana przez PSL, ale niestety nie bardzo popierana przez Polskę 2050 i Lewicę, która mówi wprost, że kredyt 0% to prezent dla de deweloperów. No nie zgadzam się z takim spojrzeniem, ale abstrahując od tego, w budżecie są dokładnie 4 miliardy 280 milionów złotych, ja lub jestem. I część tych środków została rozdysponowana na Nie wiemy jeszcze jaką, na programy, jaka część, na programy bo, typu, bo tego nie typu, społeczne budownictwo, typu e, mieszkania na wynajem. Została rezerwa miliard 600 przeznaczeniem na, na kredyt 0%. Nie ma szczegółów programu, bo on jest dzisiaj uzgadniany w koalicji, toczą się spory, w jaki sposób tą formułę tego kredytu, taniego kredytu w praktyce wprowadzić. Natomiast przypomnę tylko, Premier rzecz, powiedział, że, że... programem kredyt 0% są najbardziej zaawansowane. No, są zaawansowane. W ciągu dwóch tygodni, myślę, że zanim trafi budżet tak naprawdę do Sejmu, to będziemy mieli zapisy już konkretne, a nie rezerwę, a jeżeli, albo ewentualnie całą rezerwę celową. No, a jeżeli jedna rzecz Polska, jeszcze, 50, Polska jeszcze jedną, 2050 będą nadal przeciwne kredytowi 0%? To jeszcze to jedną wtedy? rzecz, na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, że <coughs> jeśli chodzi o wsparcie budownictwa mieszkaniowego... To nie wszystko realizowane jest za pośrednictwem budżetu państwa, nie wprost z budżetu państwa. I w przypadku budżetu państwa, to jest zwykle dofinansowywanie odsetek, tak na dobrą sprawę, oprocentowania, na czym zarabiają banki, czemu się przeciwstawiają inni. Ale pamiętajmy o tym, że mamy w Polsce bank odpowiedzialny za rozwój gospodarczy, bank państwowy, który. Nie jest bankiem komercyjnym, nie jest zorientowany na zysk. On może pożyczać pieniądze bez tak naprawdę oprocentowania, musi pokryć koszty swojego własnego funkcjonowania, bez żadnej marży i bez żadnego zarobku. BGK w naszych zamysłach sprzed kilkunastu lat zaczynał prowadzić tego typu politykę i do niej moim zdaniem powinniśmy wrócić. BGK powinno wziąć na siebie ciężar finansowania rozwoju gospodarczego w kluczowych obszarach. Takim obszarem jest z pewnością budownictwo. Budownictwo napędza całą gospodarkę. Finansowanie poprzez BGK może prowadzić wprost do tego, że będzie 0%, bo ten bank nie musi na tym zarabiać, musi ponieść koszty swojego. Funkcjonowania, owszem, dotacja, dokapitalizowanie tego banku, ale może finansowanie także tej kwestii obsługowych przez państwo to jest sposób na to, żeby środki, które będą do dyspozycji były znacznie większe niż się to na pierwszy rzut oka wydaje. Panie pośle, rozmawiamy o czymś, co jest dopiero na etapie konsultacji. Mówię oczywiście o budżecie. Kiedy może być uchwalony? No mamy w tej chwili budżet w Radzie Dialogu Społecznego. Tam związki zawodowe, strona społeczna, pracodawcy analizują zapisy budżetowe no, głównie pod kątem swoich oczekiwań. Spór na przykład, spodziewam się, dość ostry będzie dotyczył minimalnego wynagrodzenia. Związkowcy będą uważali, że to za mało. Ten pracodawcy, wzrost. że za dużo. 4,620 tak chyba 6 zł, jeśli dobrze pamiętam, od 1 stycznia. Natomiast pracodawcy, dla nich robi się coraz poważniejszy problem. problem. To wypłaszczenie w ogóle wynagrodzeń, ale wzrost tego minimalnego wynagrodzenia jest dla biznesu coraz większym problemem. Te konsultacje trwają. Nie pamiętam, kiedy się kończą. Z Rady Dialogu Społecznego z pewnymi wnioskami, opiniami wrócić powinien ten budżet do Rady Ministrów i Rada Ministrów do końca września ma czas na przygotowanie projektu, który przejdzie do Sejmu. My z kolei, Parlament, mamy cztery miesiące na to, żeby przedstawić do podpisu prezydentowi od momentu złożenia tego budżetu, czyli tak naprawdę do końca stycznia. I jak już będą. Będziemy, go... będziemy mhm. drobiazgowo analizować zapisy zawarte w propozycjach rządu. To jest kolejny, dość długi proces, bo i To wszystkie będzie komisje, panie pośle, kolejny przyczynek potem... do naszej kolejnej rozmowy, jeżeli będą już konkrety. Bardzo dziękuję. Szef Sejmowej Komisji Finansów, Poseł Koalicji Obywatelskiej Janusz Cichoń. Był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.